Dyrektor naczelny Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Tomasz Kopiec w dniu 22 listopada wydał zarządzenie w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w grupie salowych oraz ustalenia wyboru pracowników do rozwiązania umowy o pracę. Z dokumentu wynika, że w związku z trudną sytuacją finansową zredukowane będą 22 etaty salowych. W styczniu bieżącego roku 7 pań pożegnało się z pracą. 9 salowych do marca jest na okresie wypowiedzenia. Z pozostałymi sukcesywnie rozwiązywana jest umowa o pracę. Wiem, że są umowy o pracy interwencyjnej przez Urząd Pracy. Ja, jak pracowałam w Ostrowcu Świętokrzyskim, funkcjonowały również te interwencje, wiem o nich. Zaczynamy się orientować, o co chodzi, bo tak naprawdę w żadnym szpitalu w Polsce nie słyszałam o takich interwencjach, o takim przedłużaniu, bo dla mnie to jest omijanie prawa, tak? Bo pracownicy mogą tak naprawdę na takie interwencje pracować po 10-15 lat, tak? A tu chodzi o to, że miał umowę na stałe, tak? Z jakieś zabezpieczenie swojego bytu, zarobków i praw pracowniczych, bo niestety no, są inne regulacje w stosunku do interwencyjnych umów, a inne o umów o pracę. Z tego, co się orientuję, to pracownicy, którzy chcą mieć przedłużane umowy lub nowe umowy podpisywane, muszą być na wolontariacie. I to jest bardzo niepokojące, bo no, rozumiem, wolontariat 2-3 dni, żeby załatwić jakieś tam sprawy w urzędzie, okej, ale 2 tygodnie i mieć pracownika za darmo, no to chyba nie tędy droga. W pomoc paniom zaangażował się Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. Znaczy, głównie chodzi o zakres obowiązków, tak, które są niezgodne z sztuką pisania nawet tych zakresów obowiązków, bo wiele zakresów obowiązków czytałem, widziałem, wiem, jak to wygląda w innych szpitalach. I to jest niepokojące, tak? Tym bardziej to jest niepokojące, kiedy decyzją dyrektora i działu higieny, która została stworzona na potrzeby jak gdyby zmian w ostrowieckim szpitalu, jest obciążenie pracowników na dwa, trzy oddziały jeden pracownik, więc to jest bardzo niepokojący sygnał, tak? Zmiany w grafikach ad hoc są też niepokojące, bo każdy ma jakieś swoje życie, oprócz życia zawodowego ma też życie prywatne. Ściąganie pracowników ze zwolnień lekarskich przez osobę decyzyjną, to są niepokojące sygnały. Prezes Krasowski potwierdza, że kilka salowych, które dostały wypowiedzenia, chce złożyć do sądu pozew przeciwko szpitalowi. Którzy wnioskują o możliwość przywrócenia do pracy, czyli zmiany decyzji, więc będziemy się starać pod tym kątem walczyć. Jeżeli będzie potrzeba pójścia z tym do sądu, to oczywiście jako związek możemy zaoferować pomoc prawną, natomiast zgodnie z ustawą i prawem no, nie jesteśmy stroną, tak? Więc my tylko możemy ofiarować pomoc prawną. W ocenie związkowca problem wymaga nagłośnienia. Zapowiedział, że sprawa zostanie zgłoszona do Państwowej Inspekcji Pracy oraz sanepidu. Sytuacją w ostrowieckiej lecznicy zostaną zainteresowani parlamentarzyści.